piątek 30 sierpnia w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej odprawiona została msza święta w 39. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i powstania Solidarności. Wiele z tych spraw, które były bliskie waszemu sercu, zostały już osiągnięte. To nie znaczy, że myśmy usiedli na laurach. Trzeba zachować to świeże spojrzenie dalsze na to wszystko, co nas otacza. Solidarność się nie zmieniła od tego czasu, 39 lat i te same wartości mamy, które mieliśmy jeszcze w latach 80. Czyli budowaliśmy tą solidarność na podstawach nauki społecznej Kościoła i to zawsze zostanie. A z drugiej strony te wartości bliżej ludzi, dla ludzi, solidarność dalej trwa i będzie trwała, dopóki ludzie będą mieć problemy i ludzie będą chcieli znaleźć tą ostoję w solidarności. Myślę, że solidarność da sobie radę przez następne 40 lat. O wydarzeniach z sierpnia 1980 roku w Bielsku-Białej opowiadał nam Henryk Urban, współorganizator pierwszych struktur Solidarności w fabryce samochodów małolitrażowych. Po drodze na mszę spotkałem kolegę Genka Widynę, z którym razem zbieraliśmy podpisy pod postulatami w sierpniu 80 roku, jeszcze przed rozpoczęciem strajków. I szliśmy z tym na narzędziownię, a chłopacy na narzędziowni podejrzanie na nas patrzyli, czy nie jesteśmy jakimiś współpracownikami służb, bo nas nie znali, a my z kolei na nich patrzyliśmy, z którym z nich można rozmawiać, no ale się udało, w końcu jakoś się połączyliśmy i gdzieś tak koło 23 sierpnia już mieliśmy wspólne zebranie z narzędziownią, bo ja pracowałem w WRF-ie, czyli w utrzymaniu ruchu na Fiacie. I zaczęliśmy tworzyć komitet robotniczy. 30 sierpnia zorganizowaliśmy jednodniowy strajk solidarnościowy, tylko już wiedzieliśmy, że będzie podpisane porozumienie. Najważniejsze było tworzenie nowych struktur niezależnego związku zawodowego. Wtedy jeszcze nie nazywał się Solidarność, ale 3 tygodnie później byłem akurat na zebraniu Krajowej Komisji w Gdańsku, kiedy zapadła decyzja, że związek będzie miał nazwę Solidarność.